Wygląda na to, że jadą przepisowo. A nasz szermierz najprawdopodobniej dostałby w tym miejscu mandat. Cześć. Jeśli kiedyś oglądaliście zawody szermiercze, mogliście mieć pewien problem z zarejestrowaniem tego, co dokładnie się wydarzyło. Obserwowanie walki nie ułatwia fakt, że trzeba patrzeć na dwóch zawodników dość szybko przemieszczających się, a do tego należy obserwować dość mały obiekt, jakim jest broń, relatywnie do tego szybko przemieszczający się. Dziś postanowiłem sprawdzić, jak szybko może nacierać, czyli atakować, szermierz z miejsca. W naszym amatorskim badaniu sprawdzimy tempo ataku za pomocą szpady. Naprzeciwko siebie stanie w naszym badaniu dwóch zawodników. Zawodnik pierwszy to Kamil. Kamil ma staż treningowy wynoszący 4 lata i średnią częstotliwość treningów na poziomie 5 treningów w tygodniu. Drugim zawodnikiem, który będzie podlegał pomiarowi, będzie Bogna. Bogna trenuje z nami od niedawna, czyli 5 miesięcy i trenuje z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Prędkość natarcia naszych zawodników zmierzymy w trzech kategoriach. Kategoria pierwsza to natarcie w miejscu, wykonywane za pomocą samego wyprostu ręki. Kategoria druga to natarcie z krokiem, natomiast trzecia to natarcie z wypadem. Przed przystąpieniem do badania nasi zawodnicy mieli chwilę na rozgrzanie się. Pomiar zostanie wykonany na podstawie sprawdzenia odległości końcówki klingi, którą broń przebędzie w zarejestrowanym czasie. W tle widzicie siatkę, na podstawie której będziemy określać przybytą odległość. Każdy pasek, zarówno biały jak i czarny, to 1 cm. Mamy zatem wyniki pomiaru trzech natarć zawodnika pierwszego. Kamil ma natarcia równomiernie rosnące, to znaczy natarcie w miejscu jest wykonywane najpłycej, następnie natarcie z krokiem jest odrobinę większe, aby ostatecznie natarcie z wypadem było najgłębsze ze wszystkich trzech. Jak widać, czas jego natarć adekwatnie rośnie. W przypadku Bogny, czyli zawodnika początkującego, możecie zobaczyć, że głębokość natarcia rośnie głównie do natarcia z krokiem, natomiast natarcie z wypadem jest dużo płytsze od natarcia z krokiem. Wynika to z faktu, że zawodnikowi początkującemu dużo łatwiej jest wykonać duży, głęboki, poprawny krok niż poprawne, głębokie natarcie z wypadem. Możemy teraz zerknąć na porównanie natarć obydwu zawodników. Jak widać, zawodnicy różnią się głębokością poszczególnych natarć oraz czasem ich wykonania. Jakkolwiek na następnym obrazku zobaczycie, że są to różnice relatywnie pozorne. Jeśli mielibyśmy zmierzyć prędkość natarcia naszych zawodników, liczoną w metrach na sekundę, są to wartości relatywnie zbliżone. Największa różnica jest na poziomie natarcia z wypadem, ponieważ natarcie z wypadem, aby było wykonane poprawnie, musi zostać odpowiednią ilość czasu poćwiczone, czyli im dłuższy staż, tym poprawniejsze natarcie z wypadem. Na początku nagrania wspomniałem, że gdyby nasz szermierz znajdował się w miejscu, gdzie mierzyłem prędkość, najprawdopodobniej dostałby mandat. Nasi szermierze mają średnie przyspieszenie na poziomie 1,5 m na sekundę do kwadratu. Gdyby tak jak samochód mogli zachować swoje przyspieszenie przez jakiś czas, to po 10 sekundach przyspieszania osiągnęliby prędkość 54 km na godzinę, co oznacza, że albo otrzymaliby upomnienie, albo mandat. Mierzone prędkości były prędkościami podanymi dla szpady. Najprawdopodobniej w przypadku szabli prędkość końcówki klingi byłaby znacząco większa. Gdybyście mieli ochotę, żebym nakręcił odcinek, gdzie sprawdzam, jak prędko porusza się szablista w natarciu, dajcie znać w komentarzu poniżej.
Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, bo to motywuje do dalszej pracy i kliknijcie guzik subskrypcji. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam i do zobaczenia.